To był piękny pałac, ale tylko do czasów ostatniej wojny. Potem majątkiem Fahrenheitów zajął się PGR, społeczny właściciel. Pozostał już tylko kartusz herbowy Fahrenheita, a na nim resztki orła z czasów PRL. Widok od strony 20-hektarowego parku to teraz chaszcze po krzywej samosiejki. Poszukiwacze skarbów raczej niewiele tu znajdą. Co najwyżej relikty z popegerowskiej przeszłości majątku. Wejdźmy więc do środka. Ruiny sprawiają przygnębiające wrażenie. To totalna demolka. Raczej nie da się tego uratować. Niestety, ale z roku na rok przybywa zniszczeń. W 1949 roku majątek przekształcono w PGR. Pałac zaadaptowano na biura i mieszkania pracowników. Wtedy były w dobrym stanie. Znajdowało się tam również przedszkole. Zejdźmy więc do piwnicy. Jak widać, wyniesiono stąd wszystko, co dało się wynieść. Pozostały tylko ściany i odpadające tynki. Po upadku PGR w 1991 roku część majątku wydzierżawiła spółka Agropasz, a część osoba fizyczna. Na zabytkowy pałac z parkiem ogłoszono przetarg. Po likwidacji PGR-ów z początkiem lat 90. XX wieku budowla została opuszczona i stopniowo zaczęła niszczeć. Dwór został spalony podczas I wojny światowej. Odbudowany jako neobarokowy pałac, znowu spłonął w 1922 roku. Szybko jednak został odbudowany według pierwowzoru i w tej formie przetrwał burzliwy okres II wojny światowej. Niestety w 2004 roku nad pałacem znów pojawiły się czarne chmury. W trakcie remontu częściowo spłonął w tajemniczych okolicznościach. Jeszcze kilka lat temu pałac w Mieduniszkach Wielkich był w dobrym stanie. Wierzba dachowa była zdrowa, wewnątrz nie było zawilgoceń. Tego czasu opuszczony i systematycznie rozgrabiany chyli się ku upadkowi. Pałac i park w Mieduniszkach były piękne, a dziś pozostały tylko zgliszcza i fotografie. Tylko tyle zostało z dawnego wspaniałego majątku. Tego 6 listopada 2009 roku portal wm.pl napisał:
właściciel, który kupił mieduniszki w 2003 roku, jest nieuchwytny. Prawdopodobnie wyjechał za granicę i to daleką. Nie mamy z nim kontaktu. Teraz posiadłość jest totalnie zdewastowana. Ruiny i zgliszcza pałacu. W takim samym stanie stajnie i powozownia. Dziedziniec i park z wiekowymi lipami tonie w pokrzywach. To smutny widok pałacu, który był własnością pruskiego rodu von Fahrenheitów. Dobra niczyje. Można niszczyć. Baron Friedrich i jego rodzina pewnie przewracają się w swoim grobowcu. W piramidzie, w rapie, widząc te zgliszcza.